Dobre maniery. Z francuskiego survival. Dobre maniery. No co zaliczamy do dobrych manier? Po pierwsze, że nie wchodzi do lokalu z owcą. Z żadnymi innymi zwierzętami hodowlanymi, ani z koniem, ani z łanią czy jałówką. Picie herbaty z luftu też nie jest dobrze postrzegane, zwłaszcza w tych modniejszych lokalach. Ale najważniejsze to potrafić zrobić dobre triki z nożem i widelcem. To jest ogłoszenie, żebyś dał piątaka na zakup obiadów dla dzieciaków. Wystarczy, że po skończonym posiłku skrzyżujesz sztućce w ten sposób. Jedną. Dobra, masz jeszcze jedną. Listę restauracji, które wspierają Polski Czerwony Krzyż, znajdziesz na Facebooku.